teraz tylko nieruchomo. Tutaj poproszę o uchwałę. Proponuję ustalenie następujących stawek podatku od nieruchomości na 2017. Uchwała oczywiście, tutaj się uchwała będzie 2016, tak? 15. I tak proponuję następujące stawki, jeśli chodzi o grunty. Tutaj komisja A związana z tam pójdzie w ten sposób, że to przyniesie około 13 tysięcy wpływów do budżetu. Będzie to niejako uzupełnienie tych braków, które powstaną w wyniku obniżenia stawki podatku rolnego. Ze względu na to, że GUS opublikował niższą stawkę ceny jednego kwintala żyta. Wobec tego rodzi się pytanie, czy jeżeli cena kwintala żyta pójdzie do góry, to możemy spodziewać się projektu uchwały o obniżeniu wysokości podatku od nieruchomości? Jeżeli w przyszłym roku będzie takie coś, no to jakoś w dwie strony to powinno działać, a nie tylko podnosimy i podnosimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zapytać o pytanie? Pan radny Stuszek. Szanowna Rado, projekt w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obojętnie jaki działa niekorzystnie na rzecz osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą. Przez taki okres czasu, jak jestem radnym, jeszcze nie spotkałem się, że obniżymy podatki, bo wypracujemy pieniądze tu, czy tu, czy tu. Cały czas idą tu. To jest najwygodniej nie podjąć uchwały, żeby ustalić cenę stawki i talerzy, tak? Na hektar przeliczeniowy, tylko skorzystać ze stawki GUS-owskiej. I wobec powyższego te proponowane stawki tutaj tylko i wyłącznie uderzają mieszkańców gminy Karlice. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zapytać? No tak się składa, że niestety nic tam nie... żadne nasze koszty nie ulegają obniżeniu. Nie ulega obniżeniu cena świadczonych dla nas usług, czy to na przykład dowozu dzieci do szkół, czy cena energii elektrycznej. Także pewien konstans wydatków musimy zachować. One i tak będą, nasze dochody będą niższe, ponieważ ten ubytek z tytułu niższych stawek podatku rolnego i leśnego będzie większy niż tutaj ewentualne te zwiększenia w podatku od nieruchomości. Natomiast do tego, co mówił pan pastuszek. Oczywiście, że podatki w pewnym sensie uderzają w mieszkańców, ale te podatki służą też tym mieszkańcom, tak? A z czego są wypłacane świadczenia pomocy społecznej? A z czego utrzymywana jest szkoła, jeśli nie z podatków? Działalność gospodarcza. Od 3 lat nie ruszaliśmy stawek podatku od nieruchomości dotyczących działalności gospodarczej. W tej chwili podnosimy je o 1 grosz na gruntach i 10 groszy w budynkach. Czyli ktoś na przykład posiadający lokal wielkości 120 metrów, czyli całkiem duży sklep, 120 metrów, będzie miał rocznie zwyżkę o 12 zł. Czyli miesięcznie zapłaci złotówkę więcej. Natomiast co do podatku rolnego. No nie wiem, czy pan się zorientował w tym podatku rolnym dobrze, bo ja wiem, że uchwalona jest stawka w Trzebiatowie, taka sama, czy nie uchwalona, ponieważ nie podjęto uchwały, nie było przygotowanej uchwały i będzie obowiązywała stawka taka sama jak w gminie Karlice. Podobnie w gminie Świeżno, w gminie Gryfice obniżono do 50 zł stawkę. My mamy 52,44 to będzie. Tak, 52,44, więc nieznacznie one się od siebie różnią. Także no proszę nie wprowadzać tutaj w błąd nikogo, mówiąc, że stawki są jakoś szczególnie tutaj wygórowane, różniące się od innych gmin, bo są podobne jak w innych gminach. Dziękuję. Dziękuję. No właśnie, jeszcze chciałem to sprostować, bo oczywiście się wróciłem. Ten przykład z tym sklepem to jest 10 zł.
miesięcznie. No, to więcej oczywiście, ale też mniej niż jedna paczka papierosów. 10 minut.